Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Roztwór słabej zasady XOH o stężeniu 0,02 mol na decymetr sześcienny zmieszano z wodą w stosunku objętościowym 1:1. Omicz wartość pH otrzymanego roztworu, wiedząc, że stała dysocjacja tej zasady wynosi 10⁵. Ok, no to przede wszystkim tutaj musimy sobie wyliczyć ilość tych moli i musimy sobie tutaj założyć, że początkowa objętość roztworu wynosiła 1 decymetr. Czyli ilość, może tak, stężenie. No to wyliczamy tę ilość. Ok. Roztwór mieszamy z wodą w stosunku 1:1, czyli dodajemy do niego 1 decymetr sześcienny wody. Objętość otrzymanego roztworu to będzie ta. Plus objętość tej wody. Liczymy teraz stężenie otrzymanego roztworu. Jest to ilość moli na objętość. Ok, teraz zaczniemy sobie od obliczenia stosunku stężenia do stałej dysocjacji, aby widzieć, z jakiego wzoru obliczeń możemy tutaj obliczyć ten stopień dysocjacji. Czyli mamy C, KD to 0,01. No i tutaj mamy ten 10⁵. Czyli tu mamy 10⁻, 10⁵. 10⁻, jak mamy dzielenie, to odejmujemy wykładniki potęg. Dziesięć razy 10 to 100, razy 10 to jest 1000. Ok. No i tutaj wyszło nam, bo musimy to też zapisać, że C, KD jest powyżej 400. Więc możemy tutaj korzystać ze wzoru alfa. KD przez C. KD a stężenie, no to jest to, które policzyliśmy. To możemy sobie to od razu zapisać, że to jest te 10⁻. Tutaj mamy 10³. Przepraszam, teraz nam się to odwróciło, to będzie 3, bo to jest -5 - -2. A to jest 0,032. Ok, no to teraz obliczymy sobie stężenie OH minus, bo mamy tutaj zasadę. Razy stężenie.
Ok, już jesteśmy blisko tego pH. Teraz wyliczamy P OH, czyli minus logarytm OH minus. I tutaj, jeżeli macie kalkulator matematyczny, naukowy, miałam powiedzieć, no to oczywiście wyliczacie sobie to na kalkulatorze. Jeżeli go jeszcze nie macie, to tutaj polecam Wam aplikację Photomat. I tutaj z tego nam wychodzi 3,5. Zapisujemy sobie wzór na pH. Tutaj mamy 14, odjąć 3,5, a to jest 10,5. Czyli pH otrzymanego roztworu wynosi 10,5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.